Dzień dobry, witam w kolejnym raporcie Kubickiego. Moi drodzy, na początek taka informacja, z której tak na początku byłem zdenerwowany, a teraz to się śmieję i cieszę. Słuchajcie, ja wam coś pokażę. W tej chwili na waszych ekranach jest to YouTube Studio, czyli to jest moja strona jako twórcy na YouTubie. O co chodzi? Film pod tytułem Raport Kubickiego, wywiad z Radkiem Sikorskim został usunięty przez YouTube. Wszystkie komentarze też zostały usunięte. 120 ocen pozytywnych, mimo że ponad 600 wyświetleń. No i chciałem tutaj zobaczyć, za co został usunięty. Sprawdzamy twoje odwołanie. Nie mogę się dowiedzieć, za co został usunięty, ale ja wam powiem, w czym jest rzecz. Skąd się to wzięło? Dostałem właśnie dzisiaj maila, którego wam za chwilę pokażę, w którym było napisane, i tu już treść. Cześć Marcin Kubicki, chcemy poinformować, że nasz zespół sprawdził twoje treści i uznał, że naruszają one wytyczne dla społeczności. Wiemy, że możesz nie zdawać sobie sprawy, że było to naruszenie naszych zasad, dlatego twój kanał nie otrzyma ostrzeżenia. Jednak usunęliśmy z YouTube te treści. Film, raport Kubickiego 61, wywiad z Radkiem Sikorskim. Wiemy, że nie jest to dla ciebie dobra wiadomość, ale zależy nam, żeby serwis YouTube był bezpiecznym miejscem dla wszystkich użytkowników. Jeśli uważasz, że popełniliśmy błąd, możesz odwołać się od tej decyzji, poniżej znajdziesz więcej szczegółów. I teraz, moi drodzy, istotna sprawa. Ja już wam zaraz wyjaśnię, w czym jest rzecz. W tej chwili widzicie jakikolwiek tu jest film na moim YouTubie. I tu jest coś takiego, na przykład ostatni odcinek wczorajszy, widoczność, że to jest publiczny, każdy może obejrzeć ten film, ograniczenia. Nie ma ograniczeń. Zobaczcie, tu nie mają filmy ograniczeń, bo zanim ja film wrzucę i usunę, to daję najpierw do sprawdzenia przez algorytmy YouTube'a, czy nie ma żadnych ograniczeń. Zawsze staram się tak robić, żeby ograniczeń nie było. Następnie, kiedy jest premiera, ile było wyświetleń, ile komentarzy, polubienia i głosy na nie. No zawsze tutaj jest jeden głos na nie. Ostatnimi czasy, ja wiem, że to jest ekipa, znaczy nie, to nie jest ekipa, to jest tam, to jest ten pan, który się ogłosił królem Lechistanu, którego nie chcę zapraszać na live'y, który nawet nie chce swojej twarzy pokazać, ale nie w tym jest rzecz. I system tutaj YouTube'a zawsze to sprawdza i ograniczeń nie ma. Ten film również był sprawdzany. Mało tego, wejdźmy w szczegóły tego filmu. Opcja edytuj, zobaczcie, tu jest szczegóły filmu, tu jest opis, ponadto jest link do oryginału, tak, moi drodzy, żeby nie było, że ja treści kradnę, zawsze linkuję, skąd pobieram, zresztą wiecie dobrze o tym, i tak dalej. Widoczność, film usunięty. I teraz wam pokażę, o co mi chodzi, moi drodzy, bo tu jest napisane bardzo, to jest słowo klucz. Nasz zespół sprawdził. Dzieje się to tylko wtedy, jeżeli film zostanie zgłoszony lub mailowo oczywiście i z podanym nickiem tego, który to zgłasza. Ja oczywiście będę się starał, żeby się dowiedzieć, kto tego dokonał. Ja już mam pewne takie swoje przemyślenia na ten temat, bo jedna osoba tam była w komentarzach, które te komentarze oczywiście zostały usunięte przez YouTube'a, ale powiem tylko, że ta pani się bardzo odpalała w komentarzach, no i nie spodobało jej się ta cała moja działalność, że to jest ruska agentura i tak dalej. I tu już otrzymałem w tej chwili, to jest, moi drodzy, materiał sprzed kilku minut. Sprawdziliśmy twoje odwołanie dotyczące treści. Dokładnie sprawdziliśmy twoje treści i potwierdzamy, że naruszają wytyczne dla społeczności. Zdajemy sobie sprawę i nie przywrócimy treści w YouTube. I teraz jest tak, jak chcę sobie sprawdzić, za co został zdjęty ten film, to nie mogę sprawdzić, bo oni mi podsyłają tylko ogólny regulamin. Ale wiecie, to nie jest żadna strata, bo ten film i tak się ukaże, bo ja go zaraz przerzucę na Rumble, na mój kanał Rolnik 1974 i kto go nie widział, będzie sobie go mógł obejrzeć tam bez problemu. Zaznaczam, to jest cały wywiad, który został przeprowadzony z Radkiem Sikorskim przez Wowana i Lexusa.
to będzie na Rumble także bez problemu, moi drodzy, ze spokojem. Wiecie co? To jest bardzo dobra informacja, paradoksalnie. Świadczy to tylko o tym, że po prostu system się boi. System się boi, bo kim ja jestem tak naprawdę? Zwykłym człowiekiem. Skupiam wokół siebie około 5000 z kawałkiem ludzi. Tam 5100 nas jest w sumie razem, jakby tak przeliczył wszystkich. I boją się nas. Świadczy to tylko o tym, że są bardzo słabi. Działają tylko strachem. Ale wiecie, jak my się teraz będziemy bać całe życie. Jak to kiedyś ktoś powiedział, ten kto się boi, to już umarł. Ten kto się nie boi, będzie żył wiecznie. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. I tym pozytywnym akcentem rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie skupiony całkowicie na Polsce i na sytuacji w Polsce. I tu chciałem wam coś na początek pokazać. Bardzo dobra zdjęcie, bardzo dobra konkluzja. I powiedzcie mi, co wy o tym myślicie. Materiał otrzymałem od użytkownika ciocia Jadzia. Pytanie do ekspertów. Dlaczego nie używamy elektrycznych samochodów podczas akcji ratunkowej, tylko stary 266? Mam nadzieję, że jak będzie podobna sytuacja w Krakowie czy w Warszawie, to do strefy czystego powietrza będą wpuszczane tylko samochody elektryczne w takiej sytuacji. Moi drodzy, no właśnie. Ale to oczywiście takie żartobliwe miało być, natomiast w całej tej sytuacji jest to poważna sprawa. Bo zwróćcie uwagę, co by było, gdyby na przykład większość ludzi, powiedzmy 70% na Dolnym Śląsku, posiadało samochody elektryczne. No właśnie. Nikt o takich rzeczach nie myśli. Tylko idą wszyscy na żywioł, a zaraz wam pokażę dlaczego. Szanowni, ale to jeszcze nie wszystko, tak jak powiedziałem, tu jest wpis z konta Arkadiusz Stankowski z Twittera. Projekt zmiany ustawy o rewitalizacji Odry i innych ustaw z czerwca bieżącego roku zakłada m.in. podjęcie działań skierowanych na renaturyzację Odry, w tym odsuwanie wałów przeciwpowodziowych i przywracanie terenów zalewowych. Przepisy idą po myśli Unii Europejskiej, przyjętą przez Radę w lutym. NRL, nie do końca wiem, co to jest NRL, także nie chcę się tutaj mądrować. I tutaj jest ten materiał. Ktoś tu zrobił kopiuj i zaznacz. W miejscu tego rozwiązania proponuję określenie w ustawie katalogu działań renaturyzacyjnych, o czym jest szerzej mowa w punkcie drugim, i wsparcie tych działań. Wraz z katalogiem inwestycji planuje się uchylenie przepisów dotyczących procedury uzyskiwania decyzji w procesie inwestycyjnym przewidzianych dla wyżej wymienionych inwestycji, które staną się przedmiotowe na skutek planowanej interwencji legislacyjnej. Te działania obejmują m.in. budowę bystrzy, trwale związanych z gruntem lub wymagających ciężkich umocnień i konstrukcji, budowę opasek brzegowych, budowę istniejących przepustów na przepusty ze spiętrzeniem, rewitalizację i odtwarzanie starorzeczy, odsuwanie wałów przeciwpowodziowych i przywracanie terenów zalewowych, likwidację przegród poprzecznych. W czwartej grupie działań znajdują się działania stabilizujące, obejmujące. Moi drodzy, czyli co? Gdyby ta powódź przyszła w przyszłym roku, to by było jeszcze gorzej, tak? No tak mi się wydaje. No tak mi się po prostu wydaje. Oczywiście liczę na wasze komentarze i jedziemy dalej z tematami, bo to jeszcze dzisiaj nie ma końca w tym temacie. A żebyście wiedzieli, kto jest odpowiedzialny za renaturyzację Odry, no to ja wam tutaj pokażę. To nie jest, szanowni, tajemnica. Kucharska Dziedzic Anita z Lewicy, współprzewodnicząca. Małgorzata Tracz, KO. Bodnar Izabela, Polska 2050, wiceprzewodnicząca. Piotr Borys, wiceprzewodniczący, oczywiście KO. Magdalena Felix, Adam Gomoła, niezależny. Ewa Maja Nowak, Polska 2050. Katarzyna Osos, Koalicja Obywatelska. Golbig Marta, Koalicja Obywatelska. Lenartowicz Gabriela, Koalicja Obywatelska. Nowicka Wanda, Koalicja Obywatelska. Anna Elżbieta Polak,
No, takie nazwisko trochę dla tej pani nie bardzo. Koalicja Obywatelska. Moi drodzy, to są ludzie, którzy są odpowiedzialni za niszczenie naszego kraju, za niszczenie dosłowne. Co to znaczy renaturyzacja Odry? To znaczy, żeby Odra zniknęła w takim stanie, jak mamy w tej chwili. Bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że żeglowna Odra to niedobra jest dla Niemiec, prawda? No właśnie. I zobaczcie, że nie ma tu żadnego posła z prawicy, czy od Kukiza, czy z Konfederacji. Nie ma. A powinien być. Choćby po to, żeby rozbijać im to. No właśnie. To gdzie jest ta ekipa? Czemu się na przykład Konfederacja czy inne ugrupowania nie wkręcają w to, żeby to rozbijać? Bo może im też tak wygodnie? Nie wiem, napiszcie, co wy o tym myślicie. Ale lecimy dalej. Szanowni, tutaj w dalszym ciągu jesteśmy na Twitterze i już mówię, jak ja to zdobyłem, te informacje. To są nie tyle z samego Twittera, czyli tylko ja mam linki pobrane z tego European News Hub, czyli wchodzę na Parlament Europejski, ja wam pokażę jeszcze raz, jak to robić i tam te wszystkie rzeczy się pojawiają, bo nie każdy ma Twittera, nie każdy chce mieć Twittera, natomiast dostęp do Parlamentu Europejskiego jest ogólnodostępny. Tutaj pan poseł Bogdan Żońca napisał, to pan Tusk powiedział i zniknęło, ale nie z internetu. Czy ta władza nawet przy powodzi musi kłamać? Cytuję. Prognozy nie są przesadnie alarmujące. Dzisiaj nie ma powodu, aby przewidywać zderzenia w skali, która była powodowała zagrożenie na terenie całego kraju. Nie ma powodu do paniki, zapewnił premier po odprawie z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za monitorowanie sytuacji na Dolnym Śląsku. To powiedział 13 września. A 16 września wrzucił ten tweet pan Bogdan Żońca, bo już wiemy, co się wtedy wydarzyło. Jeszcze jesteśmy przy panu pośle Bogdanie Żońcy. Chciałem wam tutaj jego wpis z filmem takim minutowym pokazać. 13 września 2024 uśmiechnięta koalicja wręczyła wypowiedzenia pracownikom PKP Cargo jasło i zakład przestanie istnieć. Za tym głosowaliście wyborcy PO, PSL, Polska 2050 Lewicy? No i ja wam już pokażę ten materiał. Jestem w Jaśle, tu do wczoraj, do 13 września pracowali ludzie, ale wczoraj otrzymali 6-miesięczne i 3-miesięczne wypowiedzenia z pracy. PKP Cargo przestaje istnieć. PKP Cargo w Jaśle przestaje istnieć. Wielu pracowników straciło pracę. Kto rządzi w Polsce, dobrze wiemy. Ja nie mam pretensji do tych, którzy kandydują z PSL-u, z Platformy, z Lewicy. Pytam się tylko dzisiaj Jaślan, mieszkańców powiatu jaślańskiego, jak głosowaliście? Czy głosowaliście za czymś takim, żeby likwidować zakłady pracy w Jaśle? To jest moje pytanie do was, drodzy wyborcy. Szanuję każdego. Każdy ma własne poglądy. No ale czy to zbieg okoliczności, że wtedy, gdy rządzi Platforma, to albo sprzedają Pektowin, albo Gamrat, albo likwidują PKP Cargo w Jaśle? Zastanówcie się. Ja już chciałem tu panu posłowi wyjaśnić. Zresztą ja wysłałem maila do pana posła. Z całym szacunkiem, ten zakład nie będzie zlikwidowany. Ja wam powiem, jak to się odbędzie. Wejdzie Ukrainian Railways Cargo Poland, bo to jest ta spółka właśnie, ponieważ Jasło jest na Podkarpaciu, czyli jak najbardziej lokalizacja a propos dla nich, a chciałem wam powiedzieć, że ta ukraińska spółka, która została wpuszczona do prowadzenia tutaj usług cargo na terenie Polski, ma kapitał zakładowy 5000 PLN-ów, tak, a będzie zarządzać sprzętami i infrastrukturą miliardowymi, można powiedzieć. W moim odczuciu to już było zaplanowane dawno. Bo takie rzeczy nie dzieją się w miesiąc, dwa, trzy. Z tym planem ekipa uśmiechniętej szła do wyborów. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Tak jak powiedziałem, moi drodzy, szanowni, pokażę wam tutaj ten hub newsów Europarlamentu, bo to jest istotne. Tu mamy kanały na przykład i tu możemy sobie sprawdzić, który polityk z jakiego kraju co wrzuca, co pisze. I na przykład Europarlament
PL Polska. No to zobacz, kogo my tu mamy. No i tu jest wpis. Reakcja Unii Europejskiej na epidemię Monkeypox będzie tematem kolejnej debaty plenarnej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Dyskusja z udziałem komisarzy do spraw zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie, moi drodzy, aktualności. Post dodany 18 godzin temu. Już za chwilę w Parlamencie Europejskim debata na temat węgierskiego programu Karty Narodowej i jego skutków dla strefy Schengen. W lipcu rząd Węgier rozszerzył swój system zezwoleń na pobyt obywateli Rosji i Białorusi. I tu jest transmisja na żywo. Także gorąco zapraszam, żebyście sobie te rzeczy przeglądali, bo to tak naprawdę dotyczy nas wszystkich. Ale wejdźmy sobie jeszcze tutaj na przykład, wyszukajmy sobie pana posła, na przykład Adam Bielan. Bielan wpiszemy, tak? Mamy. O, proszę, i pyk. I co pan Bielan wrzuca? Tu są wszystkie informacje, wszystkie tweety, które na przykład wrzuca dany poseł, moi drodzy. I przeczytajmy sobie wszystko jedno, cokolwiek. Od kilku miesięcy ścigają i upodlają dzielnych urzędników z mojego gabinetu walczących o zdrowie i życie Polaków w czasie COVID-u i wojny. Teraz pan Donald Tusk przyznał w końcu, że priorytetem dla państwa jest właśnie ta walka, a nie przecinki w dokumentach i procedurach. Lepiej późno niż... I tu macie od razu podlinkowane do Twittera, szanowni. I tu jest od razu podlinkowane co i jak, dlaczego. Po co ja wam to pokazuję? Szanowni, żebyście też byli świadomi pewnych spraw, bo później wam powiedzą, ale przecież to wszyscy o tym wiedzieli. To było w internecie, każdy może sobie wygooglować. No, widocznie nie każdy chce. Albo nie każdy potrafi, dlatego ja to po prostu pokazuję. I tu na przykład Biedroń napisał, działamy we Wrocławiu, wspólnie z mieszkańcami, jesteśmy tu razem z wami i nikt nie zostanie sam. No dobra, tutaj Andrzej Halicki, ale zobaczcie to tło. No właśnie, nie ma innych kolorów tak naprawdę, tylko niebiesko-żółte. A czemu nie ma biało-czerwonych? Jest tylko w logu Radia Tok FM. Tutaj pani Jadwiga Wiśniewska, no i Łukasz Kochut, no to wiadomo. Europa tonie i płonie. Polska, Czechy, Austria i Węgry zmagają się z powodziami, a Hiszpania i Portugalię trawią pożary. Zmiany klimatu są faktem, a nie wymysłem. I teraz zobaczcie, moi drodzy, jak tutaj ci politycy za wasze pieniądze również pracują. Piszą tweety. I w sumie wiecie co? Dobrze, że piszą. Bo przynajmniej wiemy, kto to jest i czym się zajmuje. Ale nie robią nic konkretnego. Natomiast chciałem tu odszukać tego tweeta. Nie wiem, być może został już skasowany, ponieważ pan Wąsik, tak, był z panem Sienkiewiczem, był bardzo zdegustowany, że Węgry zezwalają Białorusinom i Rosjanom na przyjazd do Węgier. Tak, moi drodzy. To jest dla nich najbardziej interesujące. Nie mogę tego tweeta znaleźć. Myślę, że go skasowali, bo to było ośmieszanie ich samo w sobie. Ale tutaj na przykład jest pani z Partii Ludowej Elżbieta Katarzyna Łukacijewska. Państwo działa na wszystkich frontach. Wojsko wspiera powodzian. 14 tysięcy żołnierzy zaangażowanych w akcję. 25 wojskowych śmigłowców niesie pomoc. Jeden szpital polowy zaczął działanie w Nysie. Od razu powiem tej pani, śmigłowce wojskowe nie są przystosowane do niesienia pomocy. Wszystkie śmigłowce, które biorą udział w akcji, tak naprawdę to są śmigłowce prywatne, moi drodzy. Wojskowe śmigłowce, które zostały zakupione za nasze i wasze pieniądze, nie są combat ready. To znaczy mamy, ale nie mamy załóg wyszkolonych do takich akcji. A większość tych śmigłowców nie jest przystosowana do takich akcji, bo to są śmigłowce nie do podejmowania ludzi z wody ani z ziemi. Są to przeważnie śmigłowce szturmowe. Taka sytuacja.
Przykład? Proszę bardzo. Tutaj jest artykuł z Newsweeka, szanowni, z 17 września, czyli z przedwczoraj. Osobiście powiem, że jest to tak naprawdę przerobiony artykuł z innego portalu. Głównie to jest zrobione, żeby udowodnić, że mogliśmy mieć te karakale, na których byśmy się mocno poślizgnęli, ale nie w tym jest rzecz. Jest tu kilka takich zdań, które oczywiście mówią o tym, że te śmigłowce, które ma policja i Straż Graniczna, są ok, bo mają głowice optoelektroniczne i tak dalej, natomiast reszta nie nadaje się i tutaj, jak wszyscy nam twierdzą, że Nysę uratowały śmigłowce i tak dalej, owszem uratowały, tyle że prywatne. Artykuł oczywiście będzie podlinkowany, żebyście się zapoznali i wyciągnęli swoje wnioski, a was zapraszam do komentowania. Szanowni, tutaj jeszcze wracamy do Twittera, bo to wszystko się wiąże. Tutaj dostałem wiadomość, tak naprawdę link od jednego z użytkowników. Kto wie, ten wie, dzięki bardzo. To się pojawiło na TikToku, ja oczywiście dotarłem do źródła. Jest to wpis twitterowy Maxa Mortona. Ja już go wam przetłumaczyłem. Max Morton napisał: Tusk został powołany na stanowisko przez finansowaną przez Unię Europejską kolorową rewolucję, mającą na celu zakłócenie rosnącej Polski. Jest on trucizną, która służy interesom i jego zagranicznych panów. No i oczywiście tutaj Donald Tusk zrobił to, co potrafi najlepiej, czyli wystąpił na Twitterze i napisał: Drodzy senatorowie republikanie Ameryki, Ronald Reagan, który pomógł milionom z was odzyskać wolność i niepodległość, musi się dziś przewracać w grobie. Wstydźcie się. Panie Tusk, to tak dla pana informacji. To nie Reagan, tylko Abraham Lincoln i George Washington. To nie te czasy, to nie. A co do wpisu pana Maxa Mortona, pełna zgoda. Pełna zgoda, moi drodzy. Szanowni moi drodzy, a to, że presja społeczna ma znaczenie, to ja wam chciałem coś pokazać. To jest informacja z dnia wczorajszego. Wczorajszego zaznaczam i już mówię, o co chodzi. Transport humanitarny zwolniony z opłaty w systemie ETOL. Przejazdy pojazdów z transportem humanitarnym dostarczających pomoc poszkodowanym w powodzi nie będą podlegać opłacie w systemie ETOL. Zwolnienie z opłat będzie obowiązywać w okresie trwania klęski żywiołowej. To jest ze strony rządowej z Ministerstwa Finansów. A dlaczego mówię, że pomoc ma znaczenie i presja społeczna? Przepraszam, presja społeczna ma znaczenie. Ponieważ na zapytanie kilka dni wcześniej, czy samochody wiozące pomoc humanitarną dla powodzian będą obciążone tym etolem, Ministerstwo Finansów odpisało, że jak najbardziej tak. Działają na zasadach ogólnych, zwolniona jest tylko pomoc humanitarna dla Ukrainy. I zrobiła się burza. Poszły maile, ja też wysłałem. No i widocznie, moi drodzy, władza się zesrała. Tak to ujmę. Bo inaczej tego powiedzieć nie można. I bardzo dobrze. I wiecie, co to znaczy? Że to, co nam się nie podoba, to musimy im mówić prosto w gębę. Słać maile, słać petycje. I wtedy zobaczymy, kto ma siłę. A wiem, że, moi drodzy, jest nas 38 milionów i jest tylko, powiedzmy, 5 tysięcy urzędników, tych, którzy coś mogą. No, widzicie, jaki to jest dysonans. Siła jest po naszej stronie i racja jest po naszej stronie. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, a żeby podsumować dzisiejszy odcinek, to ja wam tutaj pokażę pewien film. 30 kilka sekund mówiący wszystko. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, bo no, to się samo komentuje, prawda? Moi drodzy, no nie jest koniec pecha, podczas nagrywania wysiadła mi kamera, to nic, dokończę dziś, mam drugą zapasową, także jest w porządku, myślę, że nie gorszą.
A na koniec, no to taki suchar a propos. Żona mówi do maniaka komputerowego. Ciągle siedzisz przy tym komputerze, nie masz dla mnie czasu, żebym chociaż dziecko miała. Dobra, kładź się, zrobimy szybką instalację. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Powiedziałem tak wcześniej, sprawdzajcie media Unii Europejskiej, bo tam naprawdę dużo się dzieje. I żeby później nie było zdziwienia, że myśmy nie wiedzieli. Komu się podobało, niech zostawi lajka, pamiętajcie o subie i oczywiście o dzwoneczku. Bo ja wiem, mimo że jest dzwoneczek, zaznaczcie wszystko, bo widzicie, że YouTube robi to, co robi. Pozdrawiam, dobrego dnia, hej!